kolejny raz czepiam się, można powiedzieć, jak legozaur, czyli nie wiadomo o co. Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś bierzemy sobie na rusz LEGO City Szalony Pościg, czyli kolejną pozycję wydawnictwa Amit. Tutaj książka jest bardzo podobna do książek, którą recenzowałem niedawno, czyli Afera Bulldożera, tam macie link. Nawet autor jest ten sam, czyli Steve Behindling. Książka wygląda wręcz identycznie. Oczywiście, o ile mówimy o okładce i bardzo świetnym wykonaniu, o tym na przykład, że tu mamy ten plastik przewieszony i dziurki są sprytnie zrobione, że nie przeszkadzają, o jakości papieru, jak i trochę o samej historii. Celowo dlatego też nie będę o tej historii opowiadał nie wiadomo ile, gdyż uważam, że no wiadomo, o tych książeczkach Amitu gadają dużo bardzo na tym YouTubie. No i każdą tą książeczkę oglądają, powoli, mozolnie. Wy i tak to wszystko bierzecie gdzieś tam szybko, przewijacie. Musicie wiedzieć, że ta książeczka, dla wszystkich jednak, którzy są pierwszy raz tutaj na YouTubie, musicie wiedzieć, że książeczka jest to po prostu ładna, świetnie narysowana na świetnym papierze historia, opisana w tenże sposób. Nie jest to nie wiadomo jak ambitna lektura, natomiast do przeczytania, zapoznania się jest na szybko, jest bardzo fajna, przedstawia jakąś tam humorystyczną sytuację, humorystyczną historię, jakimś tam mikromorałem. Dodatkowo postacie, które mam w książeczce, dwie najważniejsze, to są właśnie postacie dołączone do tej książeczki. Tak jak mówiłem, przelatujemy przez nią drastycznie, szybko, drastycznie wręcz ją, w tym przypadku tej recenzji, pomijając. Stron taka książeczka nie ma mało, no bo właśnie skupimy się bardziej na tych hipkach, bo głównie chyba po to oglądacie tak naprawdę też te recenzje. A książeczkę po prostu, jeżeli macie ją gdzie dostać, polecam wam kupić samemu, no i przeczytać sobie samodzielnie. Książeczka właśnie nam się kończy i tym samym kończymy z tą pozycją. Jest ona naprawdę fajna do postawienia na półkę, ładnie wygląda, reprezentatywnie, ale jednak przechodzimy sobie do figurek, które mamy tutaj dwie. W zestawie bowiem mamy dwa oto takie hipki, czyli policjanta z taką bronią. W sumie nie, to nie jest jego broń, a mogłaby być. No i zakutego tutaj w kajdanki złodzieja. Zacznijmy sobie od policjanta, ponieważ policjant no jest trochę błahy moim zdaniem. Jest to błahy, dlaczego mówię, użyłam takiego słownictwa? Głównie dlatego, że jest to policjant, który już tam nie raz, nie dwa nam się przewinął. Ma on bardzo, wiadomo, gdzieś tam detalami różniący się od innych policjantów, właśnie chociażby tutaj z tych pozycji ten korpus, te nadruki trochę inne. Natomiast gdzieś tam jak postawimy obok siebie, to naprawdę to są tylko i wyłącznie jakieś małe detale, ale wiecie, tutaj mogę mieć tylko ja taki przypadek, być może wy takiego policjanta nie macie u siebie w historii, lub też po prostu na przykład ja mam ich już trochę zbyt dużo, bo przyznaję, moje miasto robi się już ciut policyjne, jest ich ciut już zbyt dużo. Niemniej no drugi jest oczywiście ładny jak najbardziej, ale tak jak mówię, no dla mnie już trochę jest to wszystko powtarzalne. Chciałoby się, żeby ci policjanci trochę się jednak tu też różnili, chociaż no prawda jest taka, że jak wyjdziemy na ulicę, to ci policjanci też się nie różnią, więc kolejny raz czepiam się, można powiedzieć, jak legozaur, czyli nie wiadomo o co. Twarz natomiast ma również bardzo pospolitą. Ja już nawet taką twarz chyba posiadam, gdzieś tam była w interwencyjnej błyskawicy, czyli moim pierwszym mocu taka twarz. No, wszystko spoko, chociaż nie lubię trochę powtarzalności tych klocków. Z tyłu tutaj również nic specjalnego, prosty, spokojny policjant, wielki tutaj napis policja. Tutaj ten jego pas oczywiście z całym osprzężeniem. No i tak zakończony. Najfajniejsza mimo wszystko z tego jest czapka, czyli właśnie ten taki policyjny symbol, który chyba mam tylko jeden poza tym, a tak jak mówię, bardzo podobnego policjanta i nawet do tego z Afery Bulldożera jest w miarę podobny. W zestawiku mamy również kilof. W ogóle całą paczkę ja dostałem od użytkownika Legomania, za co mu bardzo dziękuję po raz kolejny, bo dostałem od niego go w paczce, pomimo tego, że już złodziei i bandytów i wszelkiego rodzaju policjantów mam pełno w mieście, no to zawsze to fajnych klocków nigdy za wiele. Zdejmuję mu te bransolety zwane kajdankami. Ja się zawsze boję, ja ich trochę nie lubię, bo kiedyś one od takiego ściągania, wyginania się po prostu będą pękały. Fajnie, że Lego je często daje w zestawie jako też elementy zapasowe, co jest właśnie w pełni w tym wypadku zrozumiałe. Dlaczego mi nasz złodziej się bardzo podoba? Ponieważ spójrzcie, jak on fajnie wygląda. Ewidentnie ma on cały kombinezon, który ma tu ściągnięty, tu ładnie zawinięty. Dół właśnie widać, że z paski to są jego spodnie. No i tutaj góra również taka właśnie była. Natomiast on sobie teraz do jakichś prac
tutaj specjalnie ściągnął. Pod spodem ma koszulkę na ramionczkach i bardzo fajny numer tu nadrukowa, czy fajny numer to nie wiem, dla niego na pewno nie. Nie są fajne, on dobrze tego numeru nie wspomina. Natomiast ładnie jest on nadrukowany. Fajnie jest taki narysowany, zaznaczony brzuszek. To, że ten pan jest jednak trochę otylszy. No i przede wszystkim, co ma bardzo fajne, to, no bo czapka jest klasyczna, ale twarz. Twarz, której nigdy wcześniej nie miałem, która pasowałaby również do jakiegoś, nie wiem, magika. Pewnie on właśnie był takim magikiem. Stówki znikały. Wiecie, no i taka twarz wielokrotnego, można powiedzieć, użytku, niespotkana przeze mnie, szczególnie przez ten wąs właśnie wcześniej i bardzo mi się ona podoba. Z tyłu oczywiście nie ma żadnego nadruku przez tą czapeczkę, natomiast jest również bardzo ładnie zarysowany ten opuszczony tu jego strój i tu nawet, mam nadzieję, nie no, widać ładnie numerki z tego stroju są tutaj również narysowane. No i poza tym, no tu jakieś minimalne jeszcze by się coś przydało, nie wiem, to natargane jeszcze coś, no ale nie szkodzi. Fajnie jest w ogóle, że dalej też z tyłu jest zarysowane, że to spod koszulek na ramionczkach, te elemenciki, no nie musiało być. Spotykaliśmy się już z różnymi przypadkami w Lego, więc różnie to bywa. No i tak jak mówię, tak nam się prezentują tutaj te dwie figurki i teraz pytacie mnie, Lego Zaurze, polecasz czy nie polecasz? Powiem tak. Generalnie jest spoko, nie powiem, bo idzie ten zestaw dostać za cenę tam jakąś nawet 16-17 zł, ja ją spotykałem, a i chyba nawet kiedyś gdzieś taniej widziałem, że taką cenę jest to jak najbardziej opłacalne, ponieważ kupując gazetkę LEGO City płacicie chyba 13 zł za jedną figurkę tam z dwoma, trzema gadżetami, tu za cenę 17 macie dwie oto takie figurki, więc jednak cena za figurkę wychodzi 8 zł. Cena tym bardziej wzrasta w momencie, gdy macie mało złodziei i mało policjantów w mieście. U mnie jeszcze niedawno tak było, natomiast w ciągu ostatniego pół roku i policjantów, i złodziei przybyło mi bardzo dużo, przez co jakby wartość tego wszystkiego jest ciut mniejsza. Więc dla mnie to jakiś taki must have nie był. Oczywiście, mówię, policjantów, złodziei nigdy za dużo w mieście, zawsze się będzie przynajmniej coś działo, więc Lego Mani jeszcze raz dziękuję właśnie za ten zestaw, za tą książeczkę od firmy Amit. Natomiast Wam pozostawiam do wyboru, czy Wam się opłaca to mieć, czy się nie opłaca mieć. Cenowo na pewno tak. Myślę, że jakościowo też przynajmniej ta figurka jest na tyle unikalna, że tak. No, ta trochę szkoda, że nie wygląda ciut inaczej. Niemniej, piszcie mi Wasze opinie, co jakie są o tym właśnie zestawie, o tej książeczce z tymi hipkami. A dziękuję za kolejny odcinek tymczasem i do zobaczenia wkrótce w kolejnych recenzjach.